Hallöchen! Ja Szprachluza. Herzlich willkommen auf meinem kanale Niemiecki Skutecznie. Dzisiaj nauczymy się odmiany czasowników. To będzie nasz drugi odcinek. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś filmiku Verben 1, który wygląda praktycznie identycznie, jeżeli chodzi o miniaturkę i grafikę, to koniecznie do niego sięgnij. Na pewno będzie Ci łatwiej pracować z tym filmem, jeżeli najpierw nauczysz się tego słownictwa w filmiku 1. Jeżeli jesteś osobą początkującą, zachęcam, aby przejść do tego poprzedniego filmiku. Ale oczywiście również tutaj można skorzystać. Dla osób, które już uczyły się niemieckiego, zasadniczo jest to bez różnicy, w jakiej kolejności te filmiki obejrzą. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Endungen. Und t. Dzisiaj zajmiemy się tylko końcówką n i końcówką t. Dlaczego tylko dwie? Ano po to, żeby nasza nauka była skuteczna, bo jak głosi nasz kanał niemiecki, przede wszystkim skutecznie. Bietescheun via plus n. Czasowniki, które odmieniamy do my, via, dokładamy do nich końcóweczkę en Czasem będzie samo ny. Na przykład wir KOMEN. My przychodzimy. I ja, i ja to wy. I ja, wy, końcówka T. I ja komt. Wy przychodzicie. I ja list. Wy czytacie. I ja kemt. Wy czeszecie. I ja birt. Wy literujecie. Wszystko z literką T na końcu. A teraz Powtarzaj za mną zdania, w tych zdaniach pojawi się właśnie czasownik odmieniony do my i do wy. Zwróć uwagę na końcówki i oczywiście staraj się wymawiać jak najpiękniej dasz radę powtórzyć. Wyobraź sobie nie, że powtarzasz, tylko, że śpiewasz. Los geht so, ein Typ von mir. Wir kochen Reis. Sprech bitte nach. I ja kocht reis. My gotujemy ryż, wy gotujecie ryż. Wia lachen viel. I ja lacht viel. My się dużo śmiejemy, wy się dużo śmiejecie. Wir, en, i ja, te. Wir singen pop. I ja to rock. Śpiewamy pop, śpiewacie rok. Po polsku, jak widzisz, możemy opuścić my i możemy powiedzieć to zdanie jako śpiewamy pop. Śpiewacie roka. Niemiec każdym razem będzie mówił to wie ja, i ja, iść tu, ja, si, es, i Nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby to opuścić. Los kids. Wir weinen oft. I ja weint oft. Powtórz. My płaczemy często, wy płaczecie często. Czego wam nie życzę? No, ale taki obrazek się trafił. Wir trinken zawt. I ja trink

I ja muzyk. My słuchamy muzyki. Wysłuchacie muzyki. Wija, en, i ja, te. I zapamiętajmy sobie ten wzór. Wija, en, i ja, te. Czyli do my końcówkę en i do i ja końcówka te. Ok, a teraz lecimy dalej. Będziemy sobie wszystko jeszcze raz przypominać z poprzedniej lekcji. No i pamiętajcie, słówka są najważniejsze do wyuczenia. Przeciętny Niemiec, tak zwany po niemiecku Otto Malfa, Braucha, dysponuje słownictwem aktywnym na poziomie tylko od 12 do 15 tysięcy słów, czyli w teorii to jest bardzo niewiele. Dzisiaj spróbujemy lekkim krokiem. Zbliżyć się do tej dolnej granicy. Ha, ha, ha. I poszerzymy teraz nasz zasób słownika o nowe wyrazy. Bardzo ważne jest, żebyś słuchał i powtarzał. Wie kochen i kocht. My gotujemy, wy gotujecie. Powtarzaj to, co słyszysz. Kocht i ja? Nein, wie kochen nicht. Wir lachen, ihr lacht. Mische Lacht ihr? Ja, wir lachen. Schmähche, tak, schmähmische. Er singt, wir singen. Wy śpiewacie. My śpiewamy. Singt ihr? Nein, wir singen nicht. Śpiewacie? Nie, nie śpiewamy. Ihr weint. Wir weinen. Wy płaczecie, my płaczemy. Nie życzę wam weint ihr ja wir weinen płaczecie tak my płaczemy wir trinken ihr trinkt my pijemy wy pijecie trinkt ihr ja wir trinken

My słuchamy, wysłuchacie. Sprich nach, pamiętaj, żeby wszystko powtarzać. Hört ihr? Ja, wir hören. Słyszycie? Tak, my słyszymy. Wir, końcówka N, ihr, końcówka T. Ale pamiętaj, że nic ci tak nie pomoże jak po prostu powtarzanie, bo wtedy intuicyjnie będzie ci pasowała końcówka n do via i t do ia. Nie jesteś w stanie osiągnąć tego, ucząc się tego wzoru, że via plus n, ia plus t to się nie sprawdza, musisz to zautomatyzować. Mózg wtedy pracuje bardzo małym kosztem. Dzięki temu, że będziesz miał to zautomatyzowane, Uwolnisz przestrzeń w mózgu, w swoich neuronach, na obchodzenie się z trudniejszymi kwestiami budowania zdania po niemiecku. Zachęcam Was tutaj do tworzenia własnego słownika. Możecie zrobić to w programie typu Excel. W Google na przykład istnieją też arkusze, macie różne programy, które są zupełnie darmowe i też nie od Google'a. Jeżeli ktoś no, fanem nie jest, to ma też jakąś alternatywę. Jeżeli chcielibyście, abym wam pokazała, jak można stworzyć taki słownik w arkusza, który jest fantastyczną rzeczą, bo jest wyszukiwalny, można z niego wybierać różne rzeczy, typu na przykład kopiujesz sobie kolumnę, wkładasz do czata GPT, Prosisz go, proszę, podaj mi wszystkie przymiotniki z tej listy, prawda? Jest to naprawdę świetna sprawa, gdy masz jedno miejsce, w którym znajduje się wszystko, czego się do tej pory uczyłeś. Super przed egzaminem, siadasz i powtarzasz wszystko to, nad czym do tej pory siedziałeś. Będzie to wymagało od ciebie konsekwencji. Ale jest to też takie bardzo satysfakcjonujące, gdy widzisz, że ta lista rośnie, masz tych słówek coraz więcej. Ja uczę niemieckiego na co dzień osoby właśnie dorosłe i wiele jest takich fanów, ludzie z tego korzystają i są naprawdę zadowoleni ze swojego zbioru. Także jeżeli chcecie, abym Wam pokazała, jak można sobie robić taki słownik, jak sobie można korzystać z niego, no to zapraszam Was chętnie, wbijajcie, piszcie w komentarzach, że chcielibyście coś takiego. Ewentualnie może macie jakieś inne zagwostki, jak się uczyć, to ja Wam zawsze chętnie pomogę. Zawsze do Waszych usług. Niemiecki skuteczny. Ok, czyli... Mamy teraz końcówki, die endungen. Wir plus en. ia plus t. No to teraz porcja tych słówek wyrażeń. Wyrażenie pierwsze. Das paket öffnen. Sprich nach, powtórz. Das paket öffnen. Jakie jest teraz Twoje zadanie? pakiet i ja. Pytajnik. Zrób teraz pytanie per ija. Czy wy otwieracie paczkę? Spróbuj to zrobić. Jak zacząć pytanie, czy? No, potrzebujesz zacząć od czasownika, czyli otwieracie wy paczkę. Ok, Zeit für dich. czas dla ciebie. I rozwiązanie. Öffnet i das pakiet. So, das nächste. öffnen. Otworzyć paczkę via kropka. Czyli zdanie oznajmujące. Pamiętaj, że w zdaniu z kropką czasownik masz położyć na pozycji drugiej. Spróbuj wymyślić, jak będzie brzmiało to zdanie do via. I richtige jest Wir öffnen das Paket. Otwieramy paczkę. Powtarzaj. Fleißig lernen. Uczyć się pilnie. Widzisz, po niemiecku jest to zapisane troszkę w innej kolejności. To uczyć się, czyli czasownik wyrażenia to zapisujemy na samym końcu. Najpierw jest pilnie, fleisch, a potem uczyć się, prawda? Lernen. Poprzednim mieliśmy das paket, najpierw było paczkę, a dopiero potem öffnen, otworzyć. Tak zawsze zapisujemy wyrażenia, żeby ten czasownik był ostatnim elementem, ale w zdaniu musisz pilnować tej kolejności, w którym miejscu masz położyć czasownik. So, nun fleißig lernen uczyć się pilnie. Wie machst du die Frage? Fleißig lernen, frage und ihr. Die Lösung? Lernt ihr fleißig? Lernt ihr fleißig? Najpierw lernt z końców kote, potem dopiero wy, a na samym końcu zostaje fleißig. Weiter lernen wir fleißig. Fleißig lernen wir. Zdanie kropka. My uczymy się pinnie. Jak to powiesz? Wir lernen fleißig. Wir lernen. Wir lernen, wir lernen fleißig. Sprech nach. Das auto wasszym. Spreś nach. Das auto wasszym. Myć auto. Und jetzt bitteschön die Frage per Pytanie, czy wy myjecie auto? Wasz i ja das auto? Czy wy? Nie ma słówka czy. Dajemy najpierw czasownik waszyn, potem osobę. I wychodzi nam "-czy wy?". I pamiętajcie tutaj i ja końcówka "-t". Waszt ihr das Auto? Wir. I kropeczka. Myjemy Auto. Wie sagst du das? Wir waschen das Auto. Den Hund füttern. Karmic Psa, sprich nach, den Hund füttern. Und jetzt wollen wir mal fragen. Ihr und Fragezeichen. Ihr, Beteilig. Jak Füttert ihr den Hund? Czy Psa? Und jetzt haben wir weiter den Hund füttern, mit Psa. Antwort mit Wir, odpowiedź Wir füttern den Hund. Das Fenster schließen. Zamknunchokno, wiederhole. Das Fenster schließen. Zamknąć okno. Pytanie czy wy zamykacie okno? Schließt i das Fenster? Czy wy zamykacie okno? A jednocześnie to pytanie możemy przetłumaczyć czy wy zamkniecie okno? Bo jak już wiecie na pewno ode mnie słyszeliście do przyszłości, rozmów o przyszłości. Nie musimy używać czasu przyszłego. Możemy mówić o przyszłości czasem teraźniejszym, bo z kontekstu wynika, że chodzi o coś, co dopiero będzie. Das fenster schließen wir und Punkt my z kropką. Wir schließen das fenster. Zamykamy okno. Może ci się zdawać to wszystko bardzo szybko i nie do zrobienia, ale zapewniam cię, że jeżeli obejrzysz i będziesz aktywnie w tym filmiku uczestniczył dwa, 3 razy, to naprawdę opanujesz i to tempo, i odmianę czasownika, i słownictwo. Także pamiętaj, nie poddawaj się, ćwicz dalej. Eine Geschichte erzählen. Opowiadać historica, sprich nach. Eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen ihr, einig. Erzählt ihr eine Geschichte? Czy opowiadać Erzählt ihr eine Geschichte, sprich nach. Eine Geschichte erzählen, via Punkt. Wir erzählen eine Geschichte. Energiesparen. oszczędzać energię, energii szparen i ja frage jak zapytasz czy oszczędzacie energię, spart i ja energii Energii szparen, oszczędzać energię, zdanie oznajmujące my. Wir sparen energii, oszczędzamy energię. I powtórkowo pamiętaj VIA plus EN, IA plus TE. A teraz uwaga, zapamiętaj sobie te końcówki VIA plus EN, IA plus TE. Teraz podam Ci wyrażenia, a Ty zapytasz czy wy. Będą to te wyrażenia, które się pojawiły już na dzisiejszej lekcji. Więc pamiętaj twoje zadanie to jest stworzenie pytania czy wy robicie to co ja wam powiem das paket öffnen otworzyć paczkę öffnet ihr das paket Frage 2 fleißig lernen powiedz teraz czy wy się uczycie pilnie Fleißig lernen? Die korrekte Antwort ist, lernt ihr fleißig das Auto waschen? Wascht ihr das Auto? Den Hund füttern. Füttert ihr den Hund? Das Fenster schließen. Schließt ihr das Fenster? Eine Geschichte erzählen, opowiedzieć Historiker. Erzählt ihr eine Geschichte? Energie sparen. Spart ihr Energie? So. Besten Dank. Dziękuję wam serdecznie i cieszę się, że razem zbliżyliśmy się do tej puli aktywnego słownictwa Niemca. Pamiętajcie, trochę wysiłku z waszej strony, a przegonicie statystycznego Niemca, jeżeli chodzi o ilość tego aktywnego słownictwa, bo to tylko od was zależy, ile słów będziecie używać na co dzień, a wiecie, że Jung macht den Ćwiczenie czyni mistrza, więc nie poddawajmy się, siadajmy na naszym komputerze czy komórce i róbmy nasz zestaw słownictwa, który mamy opanować tak, żeby przeszedł do naszego zasobu słownictwa aktywnego. A co to znaczy słownictwo aktywne? To znaczy są to takie słówka, które wypowiesz, słówka, które napiszesz, na przykład w liście, w mailu, bo wiadomo, co innego mówimy, co innego piszemy. Reszta tego naszego zasobu słownictwa to jest słownictwo bierne, czyli słowa, wyrażenia, zwroty, które rozumiemy, a których sami w komunikacji, czy to ustnej, czy to pisemnej, po prostu nie używamy. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüssi.